Szanowni Państwo, rozpoczynamy następną sesję. Sesję pod tytułem Czy warto, żeby być barierą rozwoju kultury? Serdecznie witam szefową tego panelu, byłą wiceminister finansów Elżbietę Muchę. Witam. Witam pana profesora Witolda Modzelewskiego, znawcę podatku VAT. Jest z nami także wiceminister finansów, pan Andrzej Grabowski. Witam serdecznie. Maciej, przepraszam. Witam panią poseł Joannę Muchę, członkini komisji, Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jest z nami Maciej Hoffman, prezes Izby Wydawców Prasy. I Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie. Oddaję głos przewodniczącej. Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji i na panelu poświęconym czy VAT jest barierą rozwoju kultury. Temat jakże kontrowersyjny, ale właściwie na czasie. Proszę Państwa, nie wymaga komentarza, jaką istotną rolę pełni kultura w rozwoju społeczeństwa i jak przyczynia się do rozwoju duchowego, intelektualnego i w jaki sposób wpływa na ugruntowanie nie tylko poczucia tożsamości w życiu indywidualnym, ale także i społecznym. Proszę Państwa, ostatnimi czasy, jeśli chodzi o opodatkowanie instytucji kultury podatkiem od towarów i usług, doszło do bardzo wielu zmian. Zmian, które zmierzały na pewno nie w tym pozytywnym sensie, ponieważ zmiany te miały charakter taki, iż albo likwidowano zwolnienia, ulgi, albo podwyższane były stawki podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe stawki, stawki podwyższone, albo też zrezygnowano ze stawek preferencyjnych. W związku z tym, proszę Państwa, dzisiejszy panel będzie poświęcony między innymi dyskusji na ten temat. Poza tym, proszę Państwa, chciałabym zwrócić uwagę, że biorąc pod uwagę to, że następuje ograniczanie preferencji podatkowych, podwyższanie stawek w zakresie usług w dziedzinie kultury, jednocześnie należy pamiętać o tym, że nie następuje zwiększanie finansów w budżecie w zakresie przeznaczenia na dział kultura, jeśli chodzi o finanse państwa. Chciałabym zwrócić uwagę, że dokonując analizy od 2004 roku poziomu wydatków, które są przeznaczane na kulturę, w zasadzie ten poziom wydatków jest praktycznie taki sam w stosunku do ogółu wydatków, w granicach 0,7-0,8%. W związku z tym, biorąc pod uwagę fakt, że z jednej strony nie następuje zwiększenie wydatków, z drugiej strony mamy ograniczenia preferencyjne w zakresie podatków, praktycznie na kulturę przeznaczanych jest coraz mniej pieniędzy. Proszę Państwa, w związku z tym oddaję głos pierwszemu paneliście, panu profesorowi Witoldowi Modzelewskiemu, który doskonale zna niuanse nie tylko ustawy VAT-owskiej, ale także i finansów publicznych. Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy VAT jest barierą kultury? Proszę powiedzieć, jak to wygląda w zakresie na przykład koprodukcji filmowej, jak to wygląda również w innych dziedzinach, jak pan widzi obecnie tę sytuację. Bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być państwa gościem. Podzielę się na wstępie pewną refleksją, taką starczą tak zwaną, to znaczy zdarzeniem sprzed kilkunastu lat, chyba nawet było to w tym miejscu, albo na pewno w tym budynku, kiedy po raz pierwszy
Tak, inaczej, tak, przepraszam bardzo. Po raz pierwszy pamiętam taką chyba do tej pory jedyną debatę, daj Boże, że to właśnie druga, no ale czekaliśmy na nią kilkanaście lat, żeby zastanowić się wspólnie z przedstawicielami, wtedy głównym aktorem sceny byli przedstawiciele Izby Wydawców Prasy oraz Książki, jak rozwiązać problem, czy w ogóle mamy jakiś pomysł na to, jak rozwiązać problem opodatkowania, tym dokładnie podatkiem, tego rodzaju dóbr, które mają zarówno wymiar materialny, jak i wymiar niematerialny. I ten wymiar niematerialny, jak wiemy, jest znacznie ważniejszy od tego pierwszego. No ale nie sposób uciec od tego problemu, że to jest produkt, usługa, czyli to wszystko, co jest ważne z perspektywy podatkowej. Pamiętam, wtedy wymyśliliśmy taki wspólnie, bo chyba był nasz wspólny pomysł, żeby powiązać stawkę zerową z ISBN-em i SSN-em i to żyje, jak wiecie Państwo, do dzisiaj, prawda? Ten pomysł wtedy wymyślony i okazał się trwały. Wtedy pamiętam, rozstawaliśmy się z takim przekonaniem, że przy tej tak zwanej, proszę mi wybaczyć to ohydne słowo, bieżączce spraw, które zawsze zdominują życie, a zwłaszcza osoby, które się zajmuje podatkami od strony publicznej, że kiedyś sobie odłożymy i spotkamy się i zaczniemy dyskutować o w ogóle problemie, rozumiecie, jako zagadnieniu, prawda? Czyli spojrzenia, czyli stworzenia czegoś, co by można było nazwać modelem. Przepraszam za te słowa takie trochę profesorskie, ale chciałbym od tego zacząć, tak naprawdę merytorycznie, że my musimy szukać modelu, koncepcji, czyli czegoś, co będzie potem uzupełniane szczegółami, ale te szczegóły są pochodną koncepcji, koncepcji zasadniczej, czyli koncepcji podatnika, tak, bo to jest podatnik, uczestnik tego procesu jest podatnikiem i co do tego nie miałem wątpliwości, że on jest, nim będzie. No a po pierwsze trzeba zdefiniować, że tu jest tym podatnikiem, a po drugie jak on tym podatnikiem ma być, czyli koncepcji na pewno czegoś, co by można było nazwać odrębnością. Tak, tu jest pewna odrębność, ją trzeba i nie tylko uwypuklić, ale wszystkim zrozumieć i połączyć te bardzo rozproszone i czasami zupełnie przypadkowo powstające historycznie przepisy w jakąś całość. No i oczywiście, jak to zawsze, sprawa odkładana, została odłożona na święte nigdy. No i może jest właśnie dobra okazja, żeby ta debata stała się przyczyną właśnie poszukania tego modelu, który tu potem byłby dla ustawodawcy, dla praktyki jakimś wzorcem, prawda? Oczywiście trzeba było, jak to wiadomo, w demokracji nie tylko wypracować, ale uzgodnić, no ale najważniejsze trzeba go jakoś mieć, to znaczy wymyśleć coś, co by tu było tym jungtim, ideą podstawową, która by to wszystko łączyła. Ja pozwolę sobie, tak jak pani minister zaproponowała, na temat tego, jeśli mi taki zaszczyt przypadł, że mogę inicjować tę dyskusję, to pozwolę sobie dać przykład właśnie ten w ogóle koprodukcji jako zagadnienia, które jest bardzo pouczające. To jest taki fajny przyczynek do tego, aby zastanowić się nad tym zagadnieniem i w ogóle nad zagadnieniem. Dlaczego? Bo jak Państwo wiecie, mamy do czynienia z uczestnikiem. Ja to specjalnie używam takiego słowa, bo ono jest neutralne. Ono nic nie znaczy, ale zarazem pokazuje istotę zagadnienia. Mamy do czynienia z uczestnikiem jakiegoś procesu, który w istocie jest, ma treść ekonomiczną, bo powstanie produkt, tak, bezsporny produkt, no akurat jest to usługa, żeby nie było wątpliwości, no ale powstaje coś, co jest dziełem, prawda, dziełem, który ma zarazem status towaru albo usługi, czyli czegoś, co jest opodatkowane. Jak wiemy, nie tylko w tej dziedzinie, ale w tej w szczególności, istnieje potrzeba zdefiniowania ról, które są, no bo tam wszyscy cywiliści, znawcy rzeczy, to oni oczywiście te role dokładnie dookreślą, natomiast my musimy dookreślić tą rolę od strony podatkowej, no bo to jest model, czyli ta próba szukania wizji podatkowej tego zagadnienia. I jak wiemy, czego się nie dotkniesz, a tego też już usiłowaliśmy się wszyscy jakoś tam z tym zmierzyć, okazuje się, że brak nam wizji, a jak nam brak wizji, no to rządzi adhokracja, prawda? No jak jest problem, to się go rozwiązuje, a potem już najgorzej jest potem, co zrobić z tym małym rozwiązaniem, które staje się po pewnym czasie jako istniejące czymś, co zaczyna rządzić. Proszę zwrócić uwagę, Państwo się lepiej znacie na tym ode mnie, więc ja tylko pozwolę sobie powiedzieć z perspektywy podatkowej na ten temat, jak ja to widzę. Tu nie chodzi nawet o polemikę, no bo polemika jest może nawet ważniejsza z punktu widzenia bieżących spraw, ale szukamy modelu, w związku z tym zastanówmy się nad
nad pozytywnym wnioskiem, który mógłby z tego wynikać. Wiemy, że ten uczestnik tego procesu, prawda, co tak najbardziej odpowiada koncepcji w istocie konsorcjum, które tu jest jakimś skrzyknięciem się różnych podmiotów, które mają na celu, które jedynym zasadniczym celem i treścią tego skrzyknięcia jest wytworzenie określonego dzieła. To dzieło na pewno jest przedmiotem opodatkowania, to nie miejmy złudzeń, to oczywiście nie, tu nie chodzi o jakiś lobbying, prawda, żeby coś wkręcić po to, tylko żeby nie płacić podatków. Nie, nie. Chodzi o to, żeby stworzyć model, który z jednej strony będzie zgodny z prawem, z drugiej strony będzie odpowiadał potrzebie, bo właśnie definicja tej potrzeby może być problemem skomplikowanym, pozwolę sobie na chwilę zawiesić nad nią moją wypowiedź, wrócę być może pod koniec. Tu chciałbym powiedzieć o pewnym zagadnieniu wręcz podstawowym, proszę mi wybaczyć z góry szczegóły, no ale ja jestem taki trochę od szczegółów, więc te szczegóły są mi potrzebne, żeby o nich wspomnieć. Jak wiemy, w tym podatku istotą jest czynność. Czynność, to tam, ta czynność jest jakby clue, ona wszystko organizuje. To, co jest czynnością, to podlega opodatkowaniu, jeśli ma miejsce świadczenia na terytorium Polski. I teraz pytanie, co w przypadku koprodukcji jest czynnością? No i właśnie tu trzeba koncepcji, prawda, tu trzeba koncepcji, tu nie trzeba jakby nie siedzieć i tam ślęczeć nad przepisami, bo je można zinterpretować, jak wiemy, na każdy możliwy sposób, zwłaszcza, że też są napisane bez koncepcji, rozumiecie Państwo, to nie żadna krytyka, to tak po prostu tam pisano, to jest tak, jak wiecie, nasza legislacja, z samym szacunkiem uczestniczę w tym od tylu lat w różnych rolach, więc mogę powiedzieć, najbardziej przypomina przypadkowo leplenie bałwana, prawda, każdy coś tam dopisze, potem się to przez przypadek uchwali, prawda, bo w pewnym momencie umiera spór wokół zagadnienia, no już pora to skończyć, no to już kończymy. Więc ta jakby taka egzegetyka polegająca na tym, że tam siedzimy i ślęczymy nad przepisami jest oczywiście potrzebna praktyce, natomiast nie jest to, tak przynajmniej ja sobie wyobrażam, moja w tym momencie rola. Zwłaszcza, że te przepisy można różnie interpretować i patrzymy na to z perspektywy dziś, ale przede wszystkim jutra. I proszę zwrócić uwagę, jeżeli się dogadamy co do pewnej wizji, wizji polegającej na tym, że czynnością, że mamy do czynienia z czymś, co by można nazwać czynnością złożoną. To wszystko jest czynnością, prawda? To wszystko jest czynnością. Wszyscy uczestnicy tej czynności, bo na końcu jest ten produkt, który jest bezspornie produktem, jest ta czynność w rozumieniu podatku od towarów i usług. I tam na końcu powstaje to dzieło, firm, prawda? I ona jest oczywiście opodatkowane na tych zasadach, jaki jest. Tylko najważniejsze, co się dzieje po drodze. Czy ci uczestnicy, wracam do tego słowa, czy oni są usługodawcami, czy oni nie są usługodawcami, czyli oni też wykonują czynności w rozumieniu tego podatku. No i dotykamy istoty problemu. No i teraz nam wracamy do wizji. Czy w tej wizji, którą mamy w dzisiejszym stanie rzeczy, albo czy ją w ogóle mamy, czy mamy do czynienia z kilkunastoma, czasami jeszcze więcej, a co najmniej kilkoma podatnikami, każdy na drugiego wystawia fakturę, prawda, i to jest coś, co jest przedmiotem opodatkowania. Zwracam uwagę, że w większości te faktury, które by powstawały po drodze, są fakturami opodatkowanymi stawką podstawową, no zgódźmy się, z reguły, prawda. I to jest, zresztą wiemy, stawka, którą nie miejmy żadnych złudzeń, nie będzie spadała, tylko będzie rosła. Nawet wiemy, że 1 lipca 2012 roku, no przynajmniej formalnie jest to data 24% VAT-u. Zobaczymy, jak tam, czy przesłanki zostaną spełnione, ale to różnie może być. Czyli należy to brać pod uwagę, skoro miłościwie nam panujący ustawodawca też to wziął pod uwagę. Więc zastanówmy się nad pewnym zagadnieniem podstawowym. Czy my potrafimy zdefiniować tu ową czynność, czy to jest po prostu zbiór przypadkowych czynności w rozumieniu tego podatku. Ja bym przyjął tezę zasadniczą, to znaczy tezę porządkującą, czyli tą tezę, którą bym uznał za ideę naszego rozumowania. Idea jest celu, który chcemy osiągnąć w postaci powstania określonego dzieła. Wszystko, co do niej służy, znaczy służy powstaniu tego dzieła, jest ciągle powstawaniem dzieła. I tu może niezbyt poważnie się zachowam, ale powiem, że tak naprawdę podatkiem od towarów i usług to rządzi zasada, którą my praktycy, która w tej roli kreuje się, nazywamy zasadą imienia Leszka M. Leszek M. to jest nasz były jeden z premierów. On miał taką, jak Państwo pamiętacie, słynne stwierdzenie, że nieważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy. To jest najważniejsza zasada w tym podatku. Nieważne, kiedy się usługa zaczyna, nieważne, jak długo jest wykonywana, bo ona powstaje w momencie zakończenia, czyli koniec, wykonanie jej jest czynnością. Czyli wszystko, co się działo dotychczas, nie jest czynnością, czyli jest zdarzeniem, które natomiast nie rodzi skutku podatkowego. Jeżeli przyjmiemy to założenie,
A prosiłbym, żebyśmy postawili to jako tezę. Jako tezę do dyskusji, jako tezę do koncepcji. Że przyjmujemy, że czynnością jest to czynność złożona, która się zaczyna w momencie, kiedy się zawiera umowę. Zaczyna się wykonywać te, nazwijmy to umownie, prace przygotowawcze, w tym również prace wykonawcze w stosunku udostępnienie miejsca, studia, sprzętu, etc., czyli tego wszystkiego, co jest ważne. Natomiast to jest ciągle czynność rozpoczęta, natomiast czynnością jest to, co powstanie na końcu i to dopiero podlega opodatkowaniu. Czy można taką rzecz zdefiniować, posługując się interpretacją stanu rzeczy, który jest teraz? Oczywiście można, no, tylko można i nawet proponowałbym rozważyć, czy nie należałoby w ogóle się nad tym zastanowić, czy prawo, które mamy dziś, pozwala na to, żeby to zrobić. Ja tak nie, z pewną nieśmiałością tradycyjną, zresztą językowo powiem, że spróbować można i nawet te nasze niezbyt szczęśliwe przepisy można by było sklecić w jedną całość i ułożyć z tego pogląd, tylko oczywiście czyj by to był pogląd. No jeżeli to będzie pogląd takich nudnawych teoretyków, czy kogoś, kto tam w prasie napisze artykuł, to będzie trochę mało. To będzie fakt medialny, a nie fakt rzeczywisty. No cieszymy się oczywiście, że w naszym gronie mam zaszczyt występować z osobami, które są osobami decyzyjnymi, więc na pewno postulatem w tej debacie, przynajmniej z mojej strony, będzie rozważenie rzeczy czysto merytorycznej. W moim przekonaniu, to wyrażam swój pogląd, nawet w tym kaprawym stanie prawnym, którym mamy do czynienia, można by było pokusić się o to, żeby stworzyć dokument, który by odpowiadał na to jedno małe pytanie. Jedno małe pytanie, oczywiście pytanie zasadnicze dla zainteresowanych, natomiast małe pytanie z perspektywy koncepcji. Że wszystkie czynności, które są kwalifikowane na podstawie czynności w rozumieniu potocznym, nie w rozumieniu podatku od towarów i usług, które są wykonywane na podstawie określonego stosunku prawnego, przepraszam, ten bełkot prawniczy, które służą temu, aby w wyniku koprodukcji powstał produkt, są częścią składową usługi, która dopiero powstaje w momencie, w którym powstaje, prawda? Czyli w tamtym momencie mamy do czynienia, mówiąc obrazowo, z fakturą. Ktoś wreszcie z tego tytułu fakturę wystawi. Czy mamy na ten temat pewne pozytywne inspiracje? Mamy, bo oczywiście inni nad tym myśleli, wyrażali na ten temat poglądy, nawet przez pewien czas nasze sądy, które przecież tam okazji przez przypadek zajęły się tym zagadnieniem i na przykład rozpatrywały ten problem na przykładzie przedsięwzięć biznesowych, takich jak na przykład współpraca banku, banku i w banku i firm PR-owskich, które stworzyły określoną zdarzenie, jakim było na końcu promocja określonej karty bankowej. No to dość daleko, prawda? No ale wbrew pozorom problem chyba znacznie ważniejszy, z którym my mamy teraz do czynienia. Jeżeli byśmy przyjęli tego rodzaju tezę w tej konkretnej sprawie, teza, która mówi w ten sposób. Czynnością w rozumieniu podatku od towarów i usług jest to, co służy powstaniu określonego dobra, które jest przedmiotem opodatkowania. A wszystko to, co się dzieje po drodze, jest rozpoczęciem i realizacją tego zdarzenia, czyli jest tym, co jeszcze nie rodzi obowiązku podatkowego, bo on powstanie tam zupełnie na końcu i on stworzy ten byt, który dla ministra finansów i dla organów podatkowych jest istotny, czyli z tego tytułu ktoś osiągnie obroty. Te obroty będą oczywiście opodatkowane według takich zasad, jakich mają być. Natomiast to, co się dzieje po drodze, jest czynnością w rozumieniu potocznym, natomiast nie jest czynnością w rozumieniu podatku od towarów i usług. No jak wiadomo, zawsze, gdy mówimy o podatkach, no trzeba chronić interes publiczny, czyli żeby chronić te zdarzenia przed nadużyciem. Czy to się da dogadać, jak to ma wyglądać w szczegółach? No to trzeba usiąść i dogadać, prawda? Stworzyć wzorzec, archetyp, do którego będziemy się odnosić, który będzie stwarzał, nazwijmy to tak zwany wariant bezpieczny. Jak postąpisz w ten sposób, to będziesz miał spoko. Jeżeli będziesz postępował inaczej, pamiętaj, będziesz miał do czynienia będziesz mrocznym przedmiotem pożądania dla tych, którzy cię będą kontrolowali. Tak się rządzi, przynajmniej ja tak to rozumiem. Stwarza się wzorzec, według tego wzorca postępujcie, chcecie eksperymentować, wasza sprawa, natomiast ten wzorzec daje ci poczucie bezpieczeństwa. I uważam, że żeby skonkludować tę pierwszą krótką wypowiedź, to powiem w ten sposób, że nawet można by było usiąść tak, jeśli pozytywnie patrząc się na to, z czym mamy do czynienia dziś, niekoniecznie angażując nasz parlament, stworzyć określony wzorzec, czyli wzorzec, który oczywiście powinien uzyskać akceptację władzy publicznej w odpowiednich procedurach, procedury są znane. I nawet w tym stanie prawnym, który mamy, można by było ten wzorzec stworzyć i powiedzieć, dobra, coś zrobiliśmy.
zabezpieczając z jednej strony interesy tych, którzy uczestniczą w tym procesie, a z drugiej strony zastanowić się nad tym, jak zabezpieczyć interes publiczny, bo go też trzeba, no bo to są podatki, a w podatkach trzeba chronić interes publiczny, bo temu one służą. Jeżeli by nam się to udało, no bo oczywiście w takim wariancie, jak się już bym zupełnie rozmarzył, no to powinniśmy potem usiąść kiedyś, no oczywiście ci, którzy mają do tego prawo i legitymację, aby to stało się prawem stanowionym. To się da zrobić, rozumiecie Państwo? Da się zrobić, aby coś takiego zakotwiczyć nie tylko w poglądach interpretacyjnych, ale zakotwiczyć konkretnie w stanie prawnym w taki oto sposób, że mówimy to już, wybaczcie za takie mętniactwo dziedziny, to się nazywa tak zwana czynność złożona, polegająca na tym, że polegająca na współdziałaniu, to znaczy, że istotą zdarzenia jest współdziałanie, a treścią czynności jest efekt współdziałania, natomiast współdziałanie nie jest czynnością w rozumieniu podatkowym. Oczywiście przy określonych gwarancjach przedmiotowych, tych wszystkich, co jest tym wszystkim potrzebne, co zawsze będę tego bronił, bo po to są przepisy, żeby chroniły nie tylko zainteresowanych, ale tak samo chroniły interes publiczny. No to pewnie jest oczywiście debata na później. Natomiast ja pozwolę sobie zakończyć taką refleksją jakby aplikacyjną. Wydaje mi się, że ten przykład, on byłby, przynajmniej w moim przekonaniu, dobrą kanwą dla zastanowienia się w ogóle nad podmiotowością w podatku uczestników, dlatego specjalnie powiem słowo podatnicy, rozumiecie, tak je omijam tak sobie. Podmiotowością. Jak Państwo wiecie, podmiotowość w podatku jest wszystkim. Jeżeli podmiotowość, tak jak zdefiniujemy podmiotowość, takie będziemy mieli podatki, prawda? No bo czynność jest przypisana podmiotowości. Wiadomo, że producent książki będzie zawsze producentem, bo on jednak jest, produkuje książkę, prawda? On wytwarza rzecz, prawda? Czy chcesz, czy nie chcesz, to będzie rzeczą. Chociaż jak się już zamawia książkę u drukarza, to okazuje się, że ten drukarz nie jest usługodawcą, ale dostawcą towaru, czyli to wbrew pozorom też jest dość elastyczna definicja. Ale należałoby się zastanowić nad tą podmiotowością, to znaczy szerzej, podmiotowością podmiotów, podmiotowością tych, którzy uczestniczą. Wiadomo, że uczestniczą po to, żeby coś wytworzyć, wytworzyć w znaczeniu czysto potocznym, stworzyć określone dobro, które będzie produktem lub usługą. Ale jeżeli byśmy stworzyli tą szczególną definicję podmiotu, czyli też także tego podmiotu grupowego, i to jest właśnie ta konkluzja, że my w VAT-cie nie mamy w istocie podmiotów grupowych sensu stricto nazwanych, ale jakbyśmy postarali się je stworzyć, a możemy je stworzyć, tu nie stoi na przeszkodzie dyrektywa, czyli podmiotowość jako podmiotu grupowego, czyli nie jest podatnikiem uczestnik, tylko podatnikiem jest grupa, która realizuje określone przedsięwzięcie. To możemy daleko wykroczyć poza problem koprodukcji i znaleźć pewien pomysł, to stawiam jako pod debatę i krytykę, jako sposób drogi, rozumiecie? Jakąś drogą trzeba iść i szukać jakichś rozwiązań pozytywnych, prawda? Przy tych wszystkich ograniczeniach, które musimy uzyskać. Jeżeli byśmy przyjęli, że podmioty w tej właśnie szerzej, już bardzo szeroko pojętej dziedzinie, bo to tak samo jest twórca, który pisze książkę, prawda? To jest tak samo twórca, który pisze utwór muzyczny, prawda? Na przykład jemu niepotrzebnie nadawaliśmy podmiotowość w tym podatku, zresztą martwą w większości podmiotowość w tym podatku, czyli mamy masę fikcji, które dobrze by było z tego systemu wyrzucić. No i właśnie stawiając te tezy ogólne, jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Amen. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Proszę państwa, następnym naszym panelistą będzie pan Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Uprzejmie proszę pana o przedstawienie z pańskiej praktyki zagadnienia podatku VAT, zwłaszcza jeśli chodzi o ostatnie zmiany, jakie są problemy interpretacyjne, bo wiemy, że są, jakie są zagadnienia, które powinny być uregulowane, a które nie są, jakie są zagadnienia, które są przemilczane na razie przez organy podatkowe, bo wiemy też, że takie są. Proszę uprzejmie. Zbigniew Herbert, jak był odpytywany przez dziennikarzy z okazji swoich urodzin w połowie lat 90., zapytany o kryzysy w Polsce, a był męczony o kryzys gospodarczy, polityczny i tak dalej, bawił się z dziennikarzem, który nie wpadł na to, o co chodziło Herbertowi, po prostu chodziło o kryzys semantyczny. Ten wzorzec bezpieczny, o którym wspomniał pan profesor, ta idea celu dzieła, skończonego rozumiem, bo musi być zawsze skończone, bo inaczej nie ma sensu, działalność tak,
To jest ideał właśnie spełnionego dobra. Sfera podatków, jak i ochrony dziedzictwa, o co mi chodzi, a tak naprawdę działalność opiekunów zabytków, czyli tych, którzy są właścicielami, posiadaczami zabytków i zatrudniają konserwatorów zabytków, między innymi, no też, też operują w sferze dobra publicznego. No i teraz warto byłoby ustalić, jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma kategoriami dóbr publicznych, tak żeby one się wzajemnie wspierały, a nie zwalczały. I to rozumiem, odpowiadam panu profesorowi na te wezwanie. Mamy różne pomysły. Niestety jest to materia dosyć złożona, jak wiemy, i ja jako amator, tutaj z moim sąsiadem przed chwilką sobie szeptaliśmy na temat tego, że w porównaniu z szacownymi autorytetami jesteśmy, jak to pan określił, królikami, tak? Doświadczalnymi. No jest coś w tym prawdy. Niemniej rzeczywiście, gdyby przyjąć za jedyną wykładnię cel publiczny, to myślę, że mówilibyśmy tym samym językiem, który nie byłby nacechowany właśnie brakiem zrozumienia wzajemnego. I to jest chyba podstawowe założenie. Zwłaszcza w ochronie zabytku bardzo ważne jest ustalenie relacji między tym, czym jest państwo, jego rola pomocnicza w stosunku do opiekunów zabytków, właścicieli znaczy. To znaczy, jaka jest rola tego, co kryje się pod hasłem ochrona zabytków. Przypomnę, że od 2003 roku ochrona i opieka to są dwie odrębne sfery działania. Za pierwszą wyłącznie odpowiada administracja państwowa, jest to administrowanie ochroną, natomiast opiekunowie zabytków odpowiadają za konserwację zabytków, za ich utrzymanie, za ich bezpieczeństwo. I tutaj się rozgrywa główny plan, to VAT-owski, że tak powiem. Zatem czy ta ochrona może wspierać opiekę? No, zasada subsydiarnego państwa jakaś istnieje i myślę, że warto o niej pamiętać. Bardzo ważne, i to wyszło w ostatnim rozporządzeniu, które doprecyzowuje, zwłaszcza te zwolnienie konserwatorskie, prawda, na ten rok czasowo, doprecyzowuje bardzo bliski związek sfery kultury z tym myśleniem podatkowym. I to szalenie odpowiada, ponieważ zostały wprowadzone pewne mechanizmy myślenia ochrony zabytków, te, które z reguły, czyli jest to wspomaganie tego, co wojewódzki konserwator zabytków jest odpowiedzialny kontrolować, nadzorować w procesie inwestycji przy zabytkach. No jeśli tak, to możemy ten związek pogłębić. Możemy ten związek na poziomie semantycznym, ale też i pewnych konkretnych procedur bardzo ściśle ze sobą związać. Nam bardzo by odpowiadało, myślę teraz o dobru zabytków, aby dobro podatkowe było wspólnym interesem, to znaczy, żeby wyeliminowano czarną strefę działania. To znaczy, żeby pozwolenia konserwatorskie na pracę przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie były prowadzone gdzieś na lewo przez amatorów, przez ludzi, którzy nie mają odpowiednich kompetencji, uprawnień, bo tu jest bardzo ważny element akurat w ochronie zabytków, analogicznie trochę do lekarzy w strefie zupełnie nam bliższej niż ochrona zabytków. Więc VAT jest bardzo dobrym narzędziem przeciwdziałania. Wszystkie zabytki muszą być konserwowane legalnie. Wszystkie oprogramowania tych prac też muszą być wyszczególnione w jakiś sposób, bo nie każdy program musi być zaraz wdrażany, ale wystarczy, że jest. To już jest duży sukces z punktu widzenia służby konserwatorskiej, a często właściciela, który no nie bardzo wie, co ma robić. No, bez wątpienia wyższy podatek to są mniejsze zakresy prac. W sumie, bo jak pani przewodnicząca zauważyła, pieniądze nie będą od tego rosły we wszelkich możliwych źródłach na ochronę zabytków, czy na opiekę nad zabytkami, przepraszam, jestem niekonsekwentny. W materiałach na Kongres Kultury związanych właśnie z zabytkami zrobiłem taką bardzo ostrożny szacunek tego, jakie nakłady konieczne powinny być przeznaczone na wszelkie prace przy zabytkach, tak żeby powstrzymać ich degradację. Nie będę patował państwa tutaj liczbami i sposobem myślenia, ale nawet gdybym się pomylił o 10% w tą czy w tamtą stronę, a może nawet i 15%, to nie ma większego znaczenia. Suma summarum wyszło mniej więcej coś takiego, że jedna czwarta albo nawet jedna trzecia zabytków przetrwa tych kilkanaście najbliższych lat, dlatego że ich substancja zabytkowa nie będzie zaopatrzona
środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie. To jest dla nas wyzwanie cywilizacyjne. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, jaka jest polityka państwa, która musi też szacować w rachunkach ciągnionych, długich, skutki społeczne takich czy innych mechanizmów, to, które dzisiaj wiemy, że musimy wprowadzać ze względów kryzysowych czy innych. No, tutaj się mogę odwołać do Shlona Cunninghama, ekonomii restauracji i tych gigantycznych rachunków ciągnionych, które na przykład ekolodzy skandynawscy robią, mówiąc, że 13-krotnie razy mniej opłaca się stawiać budynek nowy w porównaniu do starego budynku, ponieważ koszty ekologiczne tego będą właśnie 13-krotnie większe. Liczy się tam ścieralność opon, asfaltu, przewozu, produkcji. To jest pytanie teraz o, tak naprawdę o nie doraźne rozwiązania, tą improwizację, o której mówił mu przedmówca, tylko o wizję pewnego modelu całościowego ekonomii społecznej. Wtedy myślę, że ochrona zabytków i konserwatorzy będą szczęśliwi. No, którzy nawet by się zgodzili, że na prace konserwatorskie, a zaznaczę, że to dotyczy tylko prac przy zabytkach ruchomych, a więc nie prac przy zabytkach nieruchomych, ale to jest to podstawowe rozróżnienie. To jest zupełnie marginalny problem, który jest podnoszony w mediach tak naprawdę i w Ministerstwie Finansów, oskarżany z tego powodu o to, że usługi konserwatorskie zostały wyłączone ze sfery kultury. Tyle może gwoli takiego bardzo szerokiego przebiegnięcia w poprzek. Pozwolę sobie Państwu potem zostawić no, w uczestanej formie mój tekst, który bardziej szczegółowo rozwiązuje pewne problemy, a potem jeśli jeszcze będzie okazja, to zwrócę Państwa uwagę na być może sytuację taką, że problem się sam rozwiązał. Nie wiem tylko, czy świadomie, czy nieświadomie. Chodzi mi o stawki na prace konserwatorskie, inne niż przyjęte w obecnej interpretacji. Czyli inną interpretację zaproponuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Uprzejmie proszę teraz o zabranie głosu pana Macieja Hoffmana, dyrektora Generalnego Izby Wydawców Prasy. Jak rozumiem, pan zajmie nam trochę czasu i poopowiada nam, jakie problemy są w zakresie VAT-u dotyczące książek i prasy. Jeśli można, to odniosę się do tego, co pan profesor był uprzejmy powiedzieć. Mianowicie rzeczywiście można znaleźć model, bym powiedział, i pozytywne rozwiązania, jeśli się wzajemnie chce ten model znaleźć. Jeśli go się nie chce znaleźć, to się go nigdy nie znajdzie i pan minister Grabowski też to potwierdzi, bo można go szukać. Jak się chce go szukać w ostatniej chwili, to też go się nie znajdzie. Może to tak niewyraźnie powiedziałem, o co chodzi, ale dwaj panowie dokładnie wiedzą, a chciałem o pewnych kwestiach po prostu przypomnieć. Myślę, że musimy zacząć od pewnej podstawowej rzeczy, mianowicie od określenia priorytetów państwa. W co państwo chce grać? W którą stronę? Czy będzie ważniejsza kultura? Czy będzie ważniejsza rozrywka? Czy będzie ważniejsze jeszcze coś innego? Jeśli te priorytety zostaną określone, to wówczas nam jest łatwiej po prostu rozmawiać ze sobą, bo wiemy, jakie są priorytety i wtedy to, co pan profesor był uprzejmy powiedział, można znaleźć i model, i sposoby rozwiązywań, dostosowując się do tych priorytetów określonych przez rząd. I myślę, że to jest ten, bym powiedział, rozruchowy model, który pozwala działać danej branży w sposób usystematyzowany i taki, jakie wyznaczono tej branży pozycje i co chce się w społecznym rozwoju osiągnąć. I myślę, że tu jest kilka kwestii, które można będzie dalej rozwijać. Ja powiem tak, że patrząc na branżę książkową, branżę prasową, którą reprezentuję, to takie podejście systemowe na początku lat 90. znalazło swoje miejsce. Do 2000 roku, jak Państwo wiecie, obowiązywała zerowa stawka VAT na książkę i na prasę. Nie ukrywam, a z radością mogę to potwierdzić, wiązane było to, bym powiedział, z rozwojem zarówno jednej branży, jak i drugiej. Liczba książek wyprodukowanych wzrosła dwukrotnie. Dzisiaj to jest ponad 25 tysięcy tytułów. Jest tylko pytanie, co z tym zrobić, gdzie to sprzedać.
i w jakiej sieci to sprzedać. Dzisiaj jest ponad 7 tysięcy czasopism. Powstaje ten sam problem, gdzie to sprzedać. Jest szereg dużych przedsiębiorstw wydawniczych i jest szereg małych przedsiębiorstw wydawniczych, a więc jest pełen pluralizm i różnorodność na tym rynku. To, bym powiedział, zrozumienie tego w opodatkowaniu, bo przecież VAT ma tę funkcję podatkową, że nie opodatkowało się czytelnictwa ani prasy, ani książki, bo wiadomo, że na końcu jest czytelnik. On chce to kupić najtaniej, bo po drodze mu życie rośnie, prawda? On chce mieć samochód, on ma jakieś inne potrzeby. W związku z tym nie zawsze ta kultura była pierwszoplanowa, ale priorytet państwa był taki. Położyć nacisk na to, żeby system podatkowy umożliwił tę działalność. I tak to się stało. Rozwinęliśmy się bardzo ładnie, obie branże poszły do przodu i dzisiaj mogą się z tego sukcesu, bym powiedział, chwalić. Oczywiście przychodzi taki moment, że gdzieś tam w Europie, bym powiedział, zaczynają pewne systemy grać podatkowe, wprowadza się dyrektywę, lepiej, gorzej wynegocjowaną, nie mnie osądzać, prawda? Musi być tu konsensus wszystkich państw członków Unii Europejskiej i spotkaliśmy się w 2000 roku z koniecznością wprowadzenia nowej stawki VAT dla prasy i dla książki. Udało się wówczas, mogę tak powiedzieć, wspólnie z rządem utrzymać zerową stawkę VAT na prasę i na książkę, na książkę i prasę specjalistyczną, natomiast prasa ta, w cudzysłowie, dorosła, znalazła swój wymiar w postaci silnie zredukowanej czy zredukowanej stawki VAT-owskiej, takiej, jakie pozwalały przepisy, dyrektywa unijna. I chcę powiedzieć, że był taki pewien moment w 2001 roku, kiedy ministerstwo powiedziało zaraz, no jak my tutaj możemy, bym powiedział, tym podatkiem takim obniżonym różnicować różne, bym powiedział, dawać priorytety różnym czasopismom, prawda? Nie będę wymieniał, bo to może nie wypadałoby wymieniać w tym towarzystwie różnych czasopism, ale z tego korzystali wszyscy, i lepsi, i gorsi, lepsze tematy, gorsze tematy, w każdym razie błękitne, zielone, jakie byśmy sobie nie, i różowe też, nie wymieniali, prawda? Zostali objęci wszyscy. I teraz przykład. No to wpadło Ministerstwo Finansów na pomysł, słuchajcie, to my zrobimy tak, że no jednak trzeba określić, komu damy, a komu nie damy, to my weźmiemy pod, bym powiedział, będą do nas występowali wydawcy i my będziemy przyznawali dla czasopism specjalistycznych, prasy naukowej stawkę VAT. Albo będzie 0, albo będzie 7. Słuchajcie, przyszło 7 tysięcy wniosków. Całe ministerstwo zostało rozłożone. Musiało podejmować decyzję, czy tytuł naukowy taki to powinien mieć 0, czy tytuł naukowy taki powinien mieć 7%. Odwołania od tego nastąpiło. Można było w sumie zwariować. No na szczęście szybko, przytomnie, bym powiedział, wrócono do pierwocin i powiedziano, okej, dobrze, jak jest 0%, to nie będzie to prasa specjalistyczna. Określono, bym powiedział, określono definicję. Zakończono, że nie więcej niż 15 tysięcy i słuchajcie, wydawcy się zgodzili po prostu. Bo trzeba się zgodzić po prostu z pewnymi rzeczami po to, żeby było prosto, łatwo i żeby nie było skomplikowane. No niestety, mówię, to są sytuacje pozytywne, które przy, bym powiedział, owatowaniu były związane. Przyszedł rok 2004, wstąpienie do Unii, dyrektywy, następne negocjacje. No i oczywiście i skutki tego wszystkiego, prawda? Dzisiaj doszliśmy tak, że mamy VAT na 8% na prasę tak zwaną dorosłą, na książkę 5%, 23% na prasę, która ma powyżej 67% powierzchni reklamowej. Można się też dogadać, że to będzie miało wyższy podatek. Bo tak musi być po prostu, jeśli się wszyscy chcemy dogadać. Ale trzeba też spojrzeć teraz na skutki tego. Co się stało w międzyczasie, prawda? Wprowadziliśmy VAT 7% na prasę. Okazuje się, że wprowadzając ten VAT 7% na prasę, stety albo niestety, o ile cena wzrosła w granicach, no bo wiadomo, że VAT jest cenotwórczy, trzeba sobie założyć, że to jest nie tylko przerzucenie VAT-u na ostatecznego odbiorcę, czy na klienta, który musi za to zapłacić, czy czytelnika w tym wypadku, to jeszcze jest koszt tego VAT-u. Czy nam ceny poszły w górę na przełomie lat w 2001 roku w granicach 12%, ale w tym samym czasie sprzedaż nam spadła o 6%. To jest efekt. Podnieśliśmy cenę
sprzedaż padła, czyli czytelnictwo nam się po prostu osłabiło. Rzecz następna, która wiąże się, bym powiedział, z bieżącym rokiem. Wprowadzony został VAT 5% na prasę specjalistyczną i na książkę. Z moich wyliczeń, oparcie o dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, wynika, że taka sama sytuacja. Wzrosła nam cena w granicach 10%, spadek sprzedaży nastąpił w granicach 7%, troszkę gorzej. Ale też mamy inną sytuację rynkową. Czyli inaczej biorąc, musimy wiedzieć, że VAT ma takie konsekwencje. No i teraz oczywiście my jesteśmy, prasa i książka, bym powiedział tak, jak jest częścią tego całego rynku. W związku z tym, jeśli więcej kasy pójdzie na żywność w tym roku, to mniej pójdzie na kulturę, w tym na prasę i na książkę. I teraz pytanie, co powinniśmy z tym zrobić. Myślę, chcę powiedzieć o jeszcze jednej nierównowadze. Mianowicie internet zrobił swoje. On odbiera nam dzisiaj czytelników i to bardzo i dobrze i źle, ale póki co zarówno książka, jak i drukowana, jak i prasa drukowana dają kasę po to, żeby można było rozwijać media cyfrowe, nasze media cyfrowe. Mówię o e-bookach, mówię o e-prasie i o tym, że na pozostałych nośnikach również znajdują się czy książki, czy też określone tytuły prasowe. Tylko się okazuje, że nie ma tu równowagi, bo my płacimy, mamy VAT papierowy, mówię 5 albo 8%, a w internecie jest to potraktowane jako usługa i to, co powinno być tanie, ma 23% VAT-u. No pytam się, jakim cudem? No to powinno być zrównoważone. Sprzedajemy ten sam produkt, mówił o tym profesor, prawda? Sprzedajemy na końcu, prawda, do wydawcy dzwonimy, komórka, ściągamy na swój komputer całą książkę albo na inny nośnik, prawda? Okazuje się, że tu musimy zapłacić 23% drożej. No dlaczego? No myślę, że jest to problem. Oczywiście nie jest on adresowany do rządu polskiego. Ten problem stoi przed wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Jest moment taki w tym roku, że mamy obowiązek i powinniśmy dopominać się o to, aby tę nierównowagę między stawkami VAT-owskimi w określonych branżach wyrównać, żeby ona była, bym powiedział, taka sama dla prasy drukowanej czy książki, jak taka sama dla wydania elektronicznego. Oczywiście chcę od razu powiedzieć tak, ale e-booki wydane na nośniku w postaci dyskietki albo jakiegoś innego nośnika są obciążone taką samą stawką VAT jak książka wydrukowana. O tym trzeba pamiętać, prawda? Natomiast mówię o tak zwanym handlu czysto internetowym. To, co jest, bym powiedział, w świecie wirtualnym się dzieje, prawda? A nie w rzeczywistym. I powinniśmy tę kwestię rozstrzygnąć. Stąd też oczekują wydawcy, że stanowisko negocjacyjne rządu polskiego będzie wspierało na poziomie Unii Europejskiej to, aby prasa i książka, w tym elektroniczne wszystkie wydania, były objęte zredukowaną stawką VAT, bądźmy realistami, prawda, albo zerową, albo zredukowaną, ale na pewno jednakową stawką na wszystkich po prostu nośnikach, bo świat się nam po prostu zmienił. Dlaczego dostawa artykułu na komórkę, prawda, określonej wiadomości, czy na laptopa ma być o 23% droższa od, bym powiedział, wydania kupionego w kiosku. I teraz chcę powiedzieć o kilku negatywnych również rzeczach, a warto o tym mówić po prostu. Niestety muszę powiedzieć, że wiele krajów europejskich bardzo mocno wzmacnia prasę, jak i książkę. Poprzez dotacje, poprzez wszelkiego typu działania wzmacniające kolportaż na przykład. Niestety muszę powiedzieć, że u nas zaczyna panować dziki kapitalizm. Tego przykładem jest zmiany ustawy VAT-owskiej od 1 stycznia. Okazało się, że wydawca, który jest właścicielem tej książki, staje się klientem kolportera albo hurtownika, który zaczyna narzucać jemu, bym powiedział, nawet patrząc na przepisy, rzeczy, które są niezgodne z tymi przepisami, bo on zaczyna być monopolistą.
Jest on pośrednikiem między tym, który wyprodukował, prawda, a ostatecznym odbiorcą, czytelnikiem. I okazuje się, że zaczyna u hurtownika i kolportera, proszę Państwa, być rachunek ekonomiczny, zaczyna wchodzić w grę. Ile można wycisnąć z metra kwadratowego? Tak to dzisiaj wygląda. Czy postawię Coca-Colę, czy wodę sodową, czy książkę, czy prasę? On zajmuje przy określonej powierzchni określony metraż kwadratowy. I teraz jest pytanie, jaką efektywność z tego metra kwadratowego osiągnę. Do czego to, proszę Państwa, zmierza? Do tego, że nie wszystkie tytuły będą kolportowane w tych sieciach wielkich, Kolportera, Ruchu, Amazona i tak, żebyśmy wymieniali i księgarnia. Księgarnie też nie powiększą tej liczby, nie powiększą swoich powierzchni po to, żeby zmieścić te 25 czy 26 tysięcy tytułów, bo nie ma możliwości po prostu. W związku z tym zaczną sobie dobierać, ogłoszą listę 100 tytułów, 50 tytułów, słuchajcie, i będzie to, i zacznie funkcjonować system odwrotny. To, że stwarzamy podatkowo pozytywne działania na rzecz prasy czy książki, to okazuje się, że system ekonomiczny u naszych kontrahentów zaczyna w drugą stronę funkcjonować. Oni potrzebują zwiększyć swoją rentowność, w związku z tym zaczyna, bym powiedział, zaczną eliminować liczbę tytułów przyjmowanych do siebie do sprzedaży. I to jest problem, z którym się w najbliższym czasie zetkniemy. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. No i co pan, panie ministrze, na to? Tak, ja chciałabym jeszcze tutaj zadać kilka pytań oprócz tego, o czym wspomnieli nasi paneliści, bo oczywiście spisałam zagadnienia, ale jak rozumiem, pan również widziałam, notował, więc nie będę powtarzać zagadnień, które, o których poruszenie poprosili nasi rozmówcy. Otóż, panie ministrze, ja chciałabym jeszcze poruszyć problem dotyczący honorariów artystów, dlatego że po 1 stycznia 2011 roku stworzyła się troszeczkę taka niejasna sytuacja w zakresie interpretacji zwolnień podatkowych. Jak wiemy, mamy troszeczkę, odeszliśmy już od tego, że posługujemy się PEKFIU i powstają takie wątpliwości interpretacyjne, które odnoszą się do kwestii, czy honoraria artystów są zwolnione, czy wszystkie honoraria artystów są zwolnione, czy tych artystów, którzy również związani są z produkcją filmową, też obejmuje to zwolnienie. No i oczywiście trzeci moduł to, czy jeśli nie obejmowałoby ich zwolnienie, to czy mają prawo oni wejść w reżim artykułu 15 ustęp 3 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli krótko mówiąc, czy mogą pozostawać poza ustawą VAT-owską, jako że wykonują czynności, skutkiem których nie jest odpowiedzialność, nie jest przewidziana odpowiedzialność wobec osób trzecich. Jest to dosyć skomplikowany przepis, ale taki przepis jest. Oddaję głos panu ministrowi i jeszcze prosiłabym także o ustosunkowanie się do jednej kwestii, tak na zakończenie, czy istnieje realna szansa w negatywnym tego słowa znaczeniu, że rzeczywiście ziści się złowieszczy artykuł 146F ustawy o podatku VAT dotyczący cyklicznego podwyższania stawki podstawowej VAT-u i stawki tej obniżonej. Tam przewiduje się nawet możliwość podwyższenia do 25% stawki podstawowej i 10% stawki obniżonej. Panie ministrze, prosilibyśmy na koniec, czy są realne zagrożenia w tym zakresie, czy też jest to tylko zabezpieczenie się przez ustawodawcę. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że nasza sesja dobiega końca, już pomalutko, tak? Nie mamy dużo czasu, a pytań widzę, że jest dosyć dużo i ja nie sądzę, żebyśmy na nie dzisiaj w tej chwili na nie w całości wyczerpująco mogli odpowiedzieć. Natomiast zacznę trochę od refleksji ogólnej, bo muszę przyznać, że znaczna zmiana tego podatku, która weszła w życie 1 stycznia, rzeczywiście daje pewne pole
obserwacji, obserwacji bardziej nawet niż nad procesem, niż nad samym kontentem, niż nad samym meritum. O czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że derogacja na stosowanie stawki zerowej, no między innymi na książki, była znana no dość dawno, prawda? Myśmy z projektem ustawy wyszli dość wcześnie, no proces legislacyjny troszkę nam zabrał czasu, także niestety ta ustawa weszła dość późno w życie. Natomiast o czym chciałem powiedzieć? O tym chciałem powiedzieć, że i to trochę pan dyrektor do tego dotknął, mianowicie, że łatwiej szukać dobrych rozwiązań, a w szczególności dobrych rozwiązań, kiedy się idzie z reżimu zerowej stawki na jakąkolwiek stawkę pozytywną, ponieważ to po prostu łamie również pewne relacje, czy tworzy nowe relacje na rynku. Nowe kanały dystrybucji muszą niejako odzwierciedlić również ten nowy reżim podatkowy. I tutaj może podam dwa przykłady, jeden nazwę wprost, a drugi może tak naokoło trochę. Jeden jest związany z czasopismami i z tym, że tutaj w jakimś dialogu ze środowiskiem właśnie wydawców prasy wydaje nam się, że udało nam się wprowadzić pewne przepisy przejściowe, które z jednej strony nie narzuciły zbyt dużych kosztów związanych z samym wprowadzeniem nowych stawek, a z drugiej strony no, po prostu ta zmiana, która była wymuszona no, tymi okresami derogacyjnymi, no, była wprowadzona. Znaczy ja sobie cenię po prostu i to chciałem powiedzieć, również takie dyskusje jak dzisiejsza, ponieważ no, nie sądzę, żeby jakakolwiek osoba, która jest na moim miejscu, czy też osoby, z którymi ja współpracuję, mimo swojej, mówię o tych moich współpracownikach, swojej dużej wiedzy i doświadczeniu, były w stanie jakby zrozumieć każdą branżę i zrozumieć specyfikę. Natomiast tu nam się uważam, że osiągnęliśmy ten cel, który był zrozumiany z jednej strony przez środowisko wydawców i równocześnie przez Ministerstwo Finansów i wydaje mi się, że ten okres przejściowy został z pożytkiem dla osiągnięcia tych celów wykorzystany. Natomiast no też mam takie doświadczenie niejako z drugiej strony inne i bym powiedział trochę mniej z mojej perspektywy korzystne, również nie do końca oczywiście wdrażając te nowe przepisy mogliśmy wiedzieć, jak funkcjonuje inny rynek również produkcji pewnych dóbr związanych z kulturą i mimo różnych prób dialogowania w tym zakresie wydaje mi się, że potem trzeba było podejmować takie działania, mówię o sobie, o Ministerstwie Finansów, takie bym powiedział trochę na zasadzie gaszenia pożarów. Można było moim zdaniem tego uniknąć, natomiast czasami mam wrażenie, że problem zaufania do obu stron jest pewną barierą czy przeszkodą w tym, żeby szukać najlepszych rozwiązań w sytuacji, kiedy pewne działania trzeba i tak podjąć, tak? No bo to, że się zerówka na książki kończyła, no to wszyscy wiedzieli, jakby nie dyskutowali z tym. Natomiast pewne ruchy były podejmowane w sposób chyba nieoptymalny. I teraz, jeśli chodzi, no tutaj dotknę mimo wszystko dyrektywy, no wydaje mi się, że tak jak pewnie tu siedzimy na tej sali, to chyba wszyscy, albo jeżeli nie, no to znakomita większość chyba jest mimo wszystko zadowolona z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mimo że w przypadku tego podatku wiązało się to ostatecznie po 7 latach z podwyższeniem stawki na przykład na VAT-u na książki. To jest, można powiedzieć, jakaś konsekwencja również akcesji. No to nikt chyba nie myśli o tym, żeby w szczególności w obliczu obecnego traktatu
łamać dyrektywę i narażać się na jakieś sankcje, albo też, żeby, nie wiem, wyjść z Unii Europejskiej, żeby mieć zerową stawkę na książki. Ja myślę, że to nie jest temat do dyskusji, natomiast no, chciałem powiedzieć, że to jest pewna konsekwencja tego naszego członkostwa. Czy my możemy i na ile możemy wpływać na system VAT-owski, który cały czas w jakiś sposób ewoluuje? Tutaj, no, oceniając zupełnie już tak pragmatycznie tą sytuację, sytuacja jest dosyć, każdego państwa, nie tylko Polski, jest dosyć słaba. Zmiany VAT-owskie wymagają jednomyślności. Mamy 27 krajów, mamy bardzo różne systemy, znaczy w sensie takim, że część krajów, wchodząc do Unii Europejskiej w latach 70. na przykład, mogła wejść z takimi derogacjami na stałe, tak jak myśmy mieli derogacje czasowe. Żaden z krajów członkowskich, które weszły w latach 2000, nie dostał derogacji na stałe w tym zakresie, natomiast są takie kraje, które w latach właśnie na przykład 70., Wielka Brytania na przykład, które dostały takie derogacje na stałe. Teraz, jeżeli podejmujemy próby ujednolicania stawek, to no, napotykamy rzecz jasna na protesty wielu krajów i próba, którą podejmowała Komisja 2 lata temu w szczególności, która była daleko, bym powiedział, taką inicjatywą daleko idącą, no, zakończyła się generalnie mówiąc niepowodzeniem, czyli trzeba sobie zdawać sprawę, że tutaj możliwości działania oczywiście są, natomiast efekt jest trudny do, efekt pozytywny jest trudny do osiągnięcia. Ja tutaj może uzupełnię, taki sobie tutaj jakąś notatkę zrobiłem, że rzeczywiście przy okazji tej zmiany, która weszła w życie 1 stycznia, myśmy dokonali ujednolicenia tej stawki, jeśli chodzi o książki, na nośnikach fizycznych. Przedtem książki, które były na nośnikach elektronicznych, na dyskach i tak dalej, były objęte stawką podstawową, więc tutaj żeśmy tą stawkę, jeśli chodzi o książki na przykład, które były udostępniane na dyskach czy na innych nośnikach takich fizycznych, została stawka ta obniżona do 5%. Więc no, chciałem tak powiedzieć, że fiskus nie tylko działa w jedną stronę, czasami mu się uda też zadziałać w drugą stronę. Pytanie podstawowe, które tutaj pani prowadząca podniosła, na ile ja oceniam prawdopodobieństwo, jak rozumiem pytanie, że w przyszłym roku stawka wzrośnie o kolejny procent, a jeszcze w następnym o jeszcze kolejny. Rozumiem, że tutaj pan, który siedzi po mojej lewej stronie, ma prawdopodobnie inny pogląd, o którym już słyszeliśmy. Znaczy, ja mam wrażenie, że jednak jest dużo działań podejmowanych, które zmierzają do tego, żeby jednak tych progów ostrożnościowych, o których się mówi w ustawach, żeby nie przekraczać i że perspektywa taka, że jakby automatycznie wejdzie w życie ta wyższa stawka VAT-u w roku przyszłym, w połowie przyszłego roku, jest nieduża. Oczywiście my nie wiemy, jak się, ale ona zależy od przesłanek makroekonomicznych przede wszystkim. My w tej chwili nie jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć, że tak się nie zdarzy. Natomiast jeżeli ktoś mnie pyta, czy to się zdarzy, to bym powiedział, że jest to mała szansa. Natomiast czy mam 100% pewność? Nie, takiej pewności nie mam. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ten rok jest rokiem, który przynajmniej po pierwszych paru miesiącach widać, że się i budżet rozwija w sposób planowy i gospodarka rośnie również dobrze. Także tych rozwiązań, sądzę, ostrożnościowych, które między innymi przewidują wzrost stawek VAT-u,
nie będziemy stosować. To znaczy one nie będą wprowadzone, bo one już są w ustawach. Tak? Teraz jeśli chodzi o problem dzikiego kapitalizmu i monopolów dystrybucji, on oczywiście, ja bym go nie wiązał, panie dyrektorze, z VAT-em. Ja myślę, że to jest, no rynek tak się rozwinął i ja oczywiście nie mam w tej chwili jakiejś złotej recepty, co z tym można zrobić. Natomiast wydaje mi się, że mamy organy, które również administracyjne, które czuwają nad strukturą rynku i ochroną konkurencji i być może to jest sfera, którą te organy się powinny zająć. Jeszcze tu było pytanie o opodatkowanie honorariów i co się zmieniło po 1 stycznia. Rzeczywiście mieliśmy takie sygnały, że tutaj niektóre agencje w szczególności, które pośredniczą w organizowaniu różnych imprez kulturalnych, miały wątpliwości, jak stosować tą ustawę. Znaczy, takie, jeżeli mogę powiedzieć kolokwialnie, to bym powiedział tak, co się zmieniło. Zmieniło się to, że w tej chwili, może to tak łatwiej będzie powiedzieć, że w tej chwili agencja, która pośredniczy na przykład w organizowaniu koncertu i kontraktuje i na przykład, nie wiem, miasto zamawia koncert, to jest taka usługa organizacji jest obciążona podatkiem od towarów i usług, natomiast honoraria artystów, którzy wykonują utwór, no to jest to wprost wskazane w ustawie, są zwolnione, czyli i to jest różnica, bo poprzednio również ta usługa agencji była zwolniona. Mi się wydaje, że znowu tutaj te zmiany, które nastąpiły, one implementowały przepisy dyrektywy do ustawy. Natomiast ja akurat dostrzegam pewną logikę, że nie pośrednicy, w cudzysłowie nie artyści, nie powinni korzystać z jakichś preferencji podatkowych. Natomiast rozumiem, że wykonawca, który wykonuje jakiś utwór, no to jest ta jego usługa jest zwolniona. Inaczej mówiąc, gdyby on był wprost kontraktowany z kimś, nie wiem, z miastem czy z kimś, no to wówczas rzecz jasna, on by wystawiał fakturę ze sformułowaniem usługa zwolniona. To wiem, że takie zagadnienia do nas po wprowadzeniu w życie tej zmiany 1 stycznia docierały. Ja jeszcze bym, chociaż może tych zagadnień VAT-owskich oczywiście jest znacznie więcej, ale może jeszcze powiem, ja rozumiem, że pan profesor tutaj dotykał różnych zagadnień, koncentrując się na, jak rozumiem, na dwóch chyba, jeżeli dobrze zrozumiałem, na grupach VAT-owskich, które dopuszcza dyrektywa. Natomiast grupy VAT-owskie, no to są powiązane, to jest jakby, to są powiązane kapitałowo przedsiębiorstwa, prawda? No, my nie mamy specjalnych regulacji dotyczących grup VAT-owskich. Wprowadzenie ich na pewno było znacznym obciążeniem dla budżetu. Natomiast drugie zagadnienie, no to są te usługi złożone, prawda? To jest jakby inne zagadnienie i panie ministrze, to można, temu możemy bardzo, będziemy, na pewno padną pytania z sali i jeszcze uzupełni pan w ramach pytań z sali. Dobrze, ponieważ tutaj jeszcze pani poseł Joanna Mucha na pewno zechce nam powiedzieć, wysłuchując jako przedstawicielka władzy ustawodawczej, całą naszą debatę i również stanowisko jednej strony i strony drugiej, czyli strony rządowej. Więc proszę państwa, pytania do pani Joanny Muchy, pani poseł, która jest przedstawicielem Komisji Finansów Publicznych. Pani poseł, czy przysłuchując się tej debacie, uważa pani, że wystarczające jest zbudowanie wzorca, o którym tutaj wspominał pan profesor,
i kontynuowali pozostali paneliści. Przy takim systemie legislacyjnym, jaki jest obecnie, czy też należałoby zwiększyć możliwość uczestniczenia organizacji, których dotyczy opodatkowanie w procesie legislacyjnym, zarówno w trakcie debaty parlamentarnej, jak i w trakcie prac w komisjach. Jak pani by to widziała, czego tutaj zabrakło, że mamy tyle problemów w procesie legislacyjnym? Jakie byłyby w tym zakresie postulaty, żeby ten wzorzec był wspólnie ustalany przez parlament, rząd i stronę, której dotyczy, no niestety, opodatkowanie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dziękuję bardzo pani Agnieszce Odorowicz za zaproszenie. Jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych, ale od niedawna, więc od kilku miesięcy, więc bardziej postanowiłam się przysłuchiwać i dowiedzieć czegoś i nauczyć od Państwa. To pytanie, które mi pani minister zadała, to jest pytanie właściwie o kształt państwa, i to jest bardzo fundamentalne pytanie, bo to jest pytanie o kształt procesu legislacyjnego w polskim Sejmie, który w moim przekonaniu ma bardzo, bardzo wiele mankamentów i powinien zostać od początku do końca zmieniony. W takim kierunku właśnie, w którym na początku mielibyśmy dyskusję o celach danej ustawy, danego aktu prawnego, danego kształtu aktu prawnego, i taka właśnie dyskusja powinna się była odbywać się z dużo większym udziałem organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i wszelkiego rodzaju interesariuszy. Jedno, co można powiedzieć pocieszającego w tej akurat kwestii, to jest to, że dokładnie dzisiaj przyjęliśmy ustawę o działalności lobbyingowej. Ona się nieładnie nazywa, ale de facto mówi o tym, żeby włączać właśnie stronę społeczną do pracy już na etapie tworzenia się danego aktu prawnego, więc to włączenie będzie dużo wcześniej. Dzięki temu będzie można dużo, dużo, myślę, bardziej efektywnie pracować nad danymi ustawami i mam nadzieję, że one już w tym momencie, kiedy będą trafiały do Sejmu, będą miały dużo lepszy kształt. Ja oczywiście też deklaruję, że z wielką ochotą się włączę w takie prace, gdyby miały się tworzyć. Jestem co prawda ekonomistką zdrowia, ale nie znam żadnego ekonomisty kultury w Polsce. Nie wiem nawet, czy tacy są, czy nie. Chyba są. Znaczy to jakieś pojedyncze nazwiska gdzieś mi się w głowie pojawiają, ale to są zupełnie naprawdę wyjątkowe, myślę, osoby. Proszę Państwa, przysłuchiwałam się naprawdę z wielką uwagą i robiąc notatki, pewnie wiele rzeczy będę jeszcze sprawdzała, ale wiele rzeczy zostaje po tej dyskusji dla mnie niezamkniętych i te moje pytania nie uzyskały odpowiedzi, bo powracał ten temat stworzenia jakiegoś wzorca, ale poza tym, że się zgadzacie panowie tutaj z sobą w kwestii tego, że taki wzorzec powinien powstać, to ja na przykład nie wychwyciłam jakiegoś clue, jakiegoś kierunku, w którym ten wzorzec powinniśmy tworzyć. Nawet takiego super fundamentalnego, czyli czy ten wzorzec ma być, czy jego celem ma być przede wszystkim w jakiś stopniu większe pieniądze dla producentów, czy w większym stopniu ma być to dostępność do dóbr kultury, bo w zależności od tego, czy cel założymy w tym kierunku, czy w drugim kierunku, rozwiązania będą różne. Więc nawet tak fundamentalnego jakby rozróżnienia tutaj nie podjęliśmy podczas tego panelu, więc to zdecydowanie jest zupełnie początkowe stadium. Ja nie wiem, czy ten wzorzec miałby dotyczyć innego VAT-u, innej stawki, innego katalogu, w jaki sposób w ogóle skatalogować te usługi, dobra w kulturze. Wiem, w jaki sposób się kataloguje je w zdrowiu i wiem, jakie to problemy wywołuje, więc nawet sobie nie próbuję wyobrazić, w jaki sposób to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kulturę i sztukę. Jeśli chodzi o priorytety państwa, bo to pytanie padało, panie ministrze, proszę mnie poprawić, ale wydaje mi się, że w nowym budżecie jest wzrost środków na kulturę i to jest właściwie chyba jedna z dwóch dziedzin, kultura właśnie i nauka, gdzie tych pieniędzy, co prawda niewiele więcej, ale jednak jakiś wzrost założono. Dla mnie jest niewystarczające nasze polskie położenie jakby tego głównego nacisku i sprawienie, że głównym priorytetem staje się właśnie nauka, edukacja i kultura i sztuka. Uważam, że jeśli chcemy prześcignąć ten świat, który nam uciekł przez 50 lat, to w tej chwili musimy dokonać takiego skoku ponad ich rozwojem
jeśli oni skupili się na pewnych dziedzinach związanych z wytwórczością, związanych nawet już z tą technologią, czy dziedziną wiedzy, czy ekonomią wiedzy, to my musimy pójść jeszcze jeden krok dalej. I ten jeszcze jeden krok dalej to jest właśnie kultura i sztuka, nauka i edukacja. To są te dziedziny, na które powinniśmy postawić. Dla mnie nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Wątpliwość pozostaje tylko w kwestii, jak to zrobić, w jaki sposób. Tak jak mówię, no mamy mało czasu, więc ja tak jak powiedziałam, traktuję tę naszą dyskusję jako wstępną, deklaruję swoją absolutną otwartość jako członkini Komisji Finansów Publicznych do tego, żeby pracować nad chociażby stworzeniem takiego wzorca. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. No niestety mamy bardzo mało czasu. Ja proszę o pytania, ale naprawdę w bardzo ograniczonym zakresie z sali. Jednocześnie uprzejmie Państwa proszę o zebranie pytań czy do Pana Ministra, czy do pozostałych panelistów. Na te pytania proszę przesłać na maila Obywateli Kultury. Na te pytania będą zebrane, one będą miały istotne znaczenie w wypracowaniu, jak to pięknie zaczął Pan Profesor, docelowego wzorca. Bardzo uprzejmie zachęcam Państwa, żeby po prostu tą dyskusję jakoś kontynuować. Z tego powstanie tak zwana Zielona Księga. Czy są pytania z sali? I proszę Państwa, proszę o nie więcej niż dwa, jeśli Państwo, bo niestety czas nas, proszę uprzejmie. Pierwsze pytanie, które Pani moderator zadała, to było pytanie, czy stawka opodatkowania, stawka VAT-u wpływa na zahamowanie czy na rozwój kultury. To ja chciałem panu ministrowi od finansów uprzejmie odpowiedzieć, że od stycznia działalność na polu działalności koncertowej, przedstawień i tak dalej spadła ponad 25%. Winszuję. I chcę również powiedzieć, również do pani, że jeżeli zakładamy, że w następnym roku środki na kulturę wzrosną, to w tym roku o 23% spadły. Proszę łaskawie wziąć to pod uwagę. I chcę uprzejmie powiedzieć, że nie ma jakichś pośredniczących agencji, tylko szanowny panie ministrze, są impresariaty i menażerowie. Artystę tworzy impresario. To jest ciężka praca przez kilkanaście lat, żeby z talentu powstał artysta. I to nie jest tak, że on działa, to nie jest wolontariusz, to jest zawodowiec, który ma określoną wiedzę i tą wiedzą kreuje artystę. I chciałbym, żebyście Państwo to łaskawie wzięli pod uwagę. Dziękuję. Proszę bardzo, następne pytanie. Ja chciałam, jeśli można, bo ja tak postanowiłam trochę włożyć kij w mrowisko jednak, bo ta dyskusja, chociaż bardzo mądra i głęboka i rzeczywiście refleksje, za które Państwu dziękujemy, że jest jakieś pole do zmian i coś trzeba jednak generalnego przemyśleć. Ja bym chciała jednak wrócić do tego, co dzisiaj mamy. Otóż nie jest tak, że jest jasne, że umowy o dzieło zawierane z osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, są z VAT-u wyłączone, bo niby jest przepis, który to wyłącza, zrobiony jak zwykle pewnie ad hoc dla dziennikarzy, żeby się nie denerwowali, ale on brzmi, że umowy o dzieło, czyli honoraria, są wyłączone spod ustawy o VAT w momencie, kiedy zawiera je dwie strony, ale odpowiedzialność wykonawcy jest wobec osoby trzeciej. Czyli ja jestem dyrektorem teatru, zawieram umowę o dzieło z aktorem, on wykonuje to dzieło, jakim jest spektakl, ale tylko wtedy nie ma VAT-u, kiedy on jest odpowiedzialny wobec osoby trzeciej. Znaczy kogo? Pana Boga, widza, nie wiem. To prawdopodobnie jest zapis, który powstał przy okazji dziennikarzy, gdzie jest redaktor naczelny, który z mocy innych przepisów odpowiada za to, co ten dziennikarz napisał. Więc to jest taki przepis, który został jakby ostatnio wprowadzony w ostatniej chwili, jak się dziennikarze dowiedzieli, że będą owatowani, ale cała kultura właściwie funkcjonuje na mocy wcześniejszych przepisów. Ja bym chciała powiedzieć, że dzisiaj w Polsce od umów o dzieło VAT-u nie płaci nikt. A zresztą kto niby miałby płacić? Ten, kto umowę podpisuje?
kiedy miałby płacić? A jeżeli miałby płacić, to dlaczego nie ma prawa do odliczenia kosztów, które poniósł, a które podatkiem VAT było opodatkowane? Więc ten przepis w mojej opinii jest niejasny i wymaga jakiejś interpretacji ze strony Ministerstwa Finansów, żeby dać pewność organizacjom społecznym, instytucjom kultury, że nie łamią prawa, zatrudniając osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na umowę o dzieło. Powiem więcej, jest to zgodne z szóstą dyrektywą, bo wcale nie musimy traktować czynności wykonywanych przez osobę fizyczną jako usługi. Możemy to potraktować jako świadczenie pracy, tylko na inną niż umowa o pracę, umowę. Jeżeli potraktujemy to jako pracę, a to przecież jest praca, to praca z szóstej dyrektywy jest wyłączona. I drugi konkretny bardzo problem, który nie daje nam spokoju, bo izby skarbowe bardzo różnie interpretują to, o czym mówił pan profesor Modzelewski. I to już nie jest sfera dywagacji, to jest sfera praktyki, to praktyki w obrocie, w przemyśle kultury, który jest dosyć znaczący, czyli w przemyśle audiowizualnym. Mamy interpretację z jednej strony, która mówi, że jeżeli dwóch panów, dwie firmy spotkają się w celu zrobienia wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest film, to pomiędzy nimi nie ma żadnej usługi. Oni się umawiają, ten drugi wpłaca temu pierwszemu i ten wykonuje usługę, na końcu jest film, który jest opodatkowany VAT-em na wszystkich polach eksploatacji. Ale mamy też interpretacje, które mówią, że panowie między sobą jednak jakąś usługę wykonują i że to jest owatowane. Co to powoduje? Połowa przemysłu audiowizualnego opodatkowuje się VAT-em niepotrzebnie. I to opodatkowywanie się tym VAT-em, w zależności od liczby koproducentów, czasami zwiększa budżet filmu ponad dwukrotnie. No to z drugiej strony Polski Instytut Sztuki Filmowej wydaje publiczne pieniądze na dofinansowanie filmów, których budżet mógłby być 4 miliony, a jest 5-200, bo się państwo w międzyczasie wzajemnie podatkowywali. Więc bardzo by nam zależało, żeby ktoś ocenił te interpretacje izb skarbowych i powiedział, nie wiem, ta jest słuszna, a ta jest niesłuszna. Zresztą one z jakichś powodów nie są publicznie dostępne, więc zgłaszam dwa poważne problemy. Myślę, że nie jedyne, ale to naprawdę z troski o środki publiczne, bo to jest sfera, w której uczestniczą środki publiczne. I trzeci temat, instytucje kultury utrzymywane w całości z budżetu państwa. Państwowe instytucje kultury, którym nie wolno prowadzić działalności gospodarczej, które niczego nie sprzedają. No bo jak sprzedają bilety do teatru, no to mogą być płatnikami VAT-u, no to mogą sobie odliczyć. No ale, natomiast duża część instytucji jest taka, która niczego nie sprzedaje, ba, ma w statutach zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nie od tego jest. I w związku z tym państwo, udzielając dotacji podmiotowej na rzecz instytucji, natychmiast zabiera 23% z tego, co udzieliło jako dotacja. Więc to też pytanie, czy to ma sens. Tak, dziękuję bardzo. Panie ministrze. Pani przewodnicząca mnie prosi, żeby krótko. No dobrze, no. Ja mogę tak powiedzieć, co do ostatnich zagadnień, to istnieje ta w prawie podatkowym taka instytucja interpretacje indywidualne. Każdy podatnik, który ma wątpliwości, czy stosuje odpowiednio prawo podatkowe, może się zwrócić do Izby Skarbowej, opisując swoją sytuację i wówczas uzyska albo tak zwaną milczącą interpretację, czyli interpretację, którą on sam wskazał, albo interpretację, którą mu Izba Skarbowa da, i to chroni tego podatnika, więc to nie jest... Przepraszam bardzo, panie ministrze, ale tu mamy właśnie sytuację, o której wspomniała pani minister, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie są dwie interpretacje, które są sprzeczne ze sobą. I to po prostu właśnie o to chodzi, że w zasadzie nie chroni nikogo, bo nagle, jeśli pani minister ma tą interpretację i ja mam tą interpretację i nagle rozpoczniemy ze sobą koprodukcję, to w zasadzie pani minister ma interpretację, że jest opodatkowany VAT-em jej wkład, a ja mam interpretację, że wkład nie jest opodatkowany VAT-em. To jest kwestia po prostu zależności. Czy możemy sobie odliczać VAT naliczony obydwie, czy nie możemy? Mamy w tej chwili taką sytuację wśród producentów filmowych. Przepraszam, no, także nie do końca interpretacja chroni, indywidualna. Czasami
konieczna jest interwencja ministra finansów i czytanie tych interpretacji indywidualnych w takim znaczeniu, żeby w przypadku takich właśnie sprzeczności wydać interpretację ogólną, ale to jest postulat, przepraszam, weszłam w słowo panu ministrowi, proszę bardzo. Tak, tak. Dziękuję, więc chciałem wyjaśnić pani przewodniczącej, że artykuł 14 i inne, przejazd A, B, E i tak dalej, ordynacji podatkowej mówią wprost, że interpretacja indywidualna chroni podatnika, który się zwrócił o wydanie takiej interpretacji. Koniec, kropka. I w związku z tym podatnik może się zwrócić o wydanie tej interpretacji i nie wiem, tu chyba nie ma wątpliwości takiej, bo pani mówi, że te interpretacje indywidualne nie chronią podatnika, no to nie wiem, ja czytam ordynację podatkową i ona mówi wprost, że chroni, no więc tu jakieś mamy semantyczne chyba nieporozumienie. Natomiast co do sytuacji takiej, że mogą być w obiegu dwie różne interpretacje, które są ze sobą sprzeczne. Być może tak jest, my je eliminujemy z obrotu w ramach nadzoru, natomiast ja o nich nie słyszałem, także często... Mnie zalewa. Zwykłe, proste pytanie. A pan specjalista na bardzo proste pytanie, twórca tego prawa, nie potrafi odpowiedzieć. To znaczy, czy to jest zgodne, czy nie jest zgodne? A pan mówi, że sobie są interpretacje. Nie ma tak. Prawo powinno dla nas, uczestników państwa, być jasne, proste. Mówiliśmy w poprzednim reżimie, że tworzą prawo, żeby mieć na nas haka. A co teraz się dzieje? Po 20 latach wolnego państwa ustawa o VAT-cie jest tak skomplikowana, że pan jako minister nie potrafi odpowiedzieć na tak proste pytanie i odsyła do interpretacji Urzędu Skarbowego. To ja bardzo przepraszam, ja się czuję potraktowany jak śmieć, a nie jak obywatel. To pan stworzył takie prawo, żeby mieć na mnie haka. I ja przepraszam, tak nie może być. To nie jest państwo, które chciałem zbudować. Pan tworzy mętlik. Z pana odpowiedzi nie wynika jasno, czy to jest interpretacja prawidłowa Urzędu Skarbowego, że mają pobierać VAT, czy nie jest prawidłowa. Pan zna to prawo na wylot. Proszę odpowiedzieć mi, tak lub nie. Bo ja nie będę za każdym razem zatrudniał specjalistów. Przepraszam bardzo, przepraszam. Już pan powiedział to. Ja bardzo przepraszam, w szacunku do następnych uczestników panelu. Mamy bardzo, bardzo niewiele czasu. Także bardzo państwa proszę o przesłanie wszystkich pytań i problemów, które wiążą się ze stosowaniem ustawy o VAT-cie, która zaczyna nam coraz bardziej doskwierać, na www.obywatelekultury.pl. Tam będzie stworzony specjalnie do tego link. Pozbieramy państwa pytania i uwagi i przekażemy do Ministerstwa Finansów z prośbą o jakąś odpowiedź, no nie wiem, co dalej z tymi problemami robić, bo rzeczywiście opieranie się na różnych interpretacjach, no myślę, że nie ma do końca sensu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Właśnie o to chodzi, że po prostu na pewno wszyscy tutaj, którzy uczestniczą w procesie związanym z produkowaniem filmów czy ze świadczeniem usług w zakresie kultury, proszę państwa, są zainteresowani tym, aby pozostawać w zgodzie z prawem. I zainteresowani są tym, żeby mieć interpretacje jasne. Mamy taki postulat do Ministerstwa Finansów w tym zakresie, ażeby tam, gdzie pojawiają się te niejasności, żeby pan minister finansów używał swojego oręża, jakim jest wydanie ogólnej interpretacji. Dlatego, że to automatycznie ucina samowolę izb skarbowych w zakresie sprzecznych interpretacji. Więc to jest taki postulat tutaj do pana ministra i wtedy, gdy pan minister tym orężem zadziała, to na pewno
interpretacja ogólna ma prymat nad interpretacją indywidualną, a zatem myślę, że problemy te powinny być rozwiązane. Bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo w panelu. I pani poseł jeszcze chciała zamienić jedno zdanie, ale pani jedno poseł, zdanie jedno zdanie. Proszę państwa, ja mam prośbę do pani Agnieszki i do organizatorów o zebranie tych wszystkich tematów, które są trudne i które budzą jakieś kontrowersje, budzą jakieś wątpliwości. I ja oferuję się, że jakby przejmę je, postaram się spotkać z urzędnikami ministerstwa i spróbujemy coś wypracować, a potem spotkać się w szerszym gronie z osobami tutaj, z przedstawicielami kultury. Mam nadzieję, że coś wypracujemy wspólnie. Bardzo dziękujemy pani poseł za inicjatywę. Pani poseł, zobowiązała się pani, więc po prostu liczą tutaj wszyscy na panią poseł i będzie w internecie. Było to przyrzeczenie publiczne, więc dziękujemy wszystkim za uczestnictwo. Zachęcamy do przesłania nam pytań, dlatego że te problemy będą po prostu bardziej rozpoznane. Dziękujemy.